Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Strefa Wprost. Tym razem, dzień dzisiejszy pod hasłem Wprost o nauce. Będziemy mówić teraz o e, nauce dla zdrowia. Wśród nas pan minister Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Witamy serdecznie. Pan dyrektor Radosław Brzuska, szef gabinetu politycznego ministra edukacji i nauki. Witamy. Pan profesor Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. I pan Maciej Słodki, rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku. Czekamy jeszcze, witamy, czekamy jeszcze na pana profesora Sierbińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych. Być może jeszcze dotrze do nas kolejny gość, ale atmosfera w Karpaczu gorąca, więc absolutnie rozumiemy. Szanowni Państwo, nowe kierunki lekarskie, jak doskonale zapewne Państwo wiecie, to jest hit także na uczelniach niemedycznych. Jak wygląda wsparcie uczelni w inwestycjach niezbędnych w Kształcenie przyszłych lekarzy, jak sztuczna inteligencja jest i jak będzie wykorzystywana w procesie tego kształcenia, jak będzie pomagać lekarzom, wreszcie, jaka jest polityka państwa teraz i w planach w procesie kształcenia w oparciu o nowe technologie. O tym właśnie porozmawiamy teraz. Panie dyrektorze, jak wygląda w tej chwili pan dyrektor Radosław Brzuska polityka kształcenia kadr? I dostosowywania jej do tej zmieniającej się rzeczywistości. Pana profesora Radosława Sierbińskiego. Bardzo się cieszymy, że pan do nas dotarł, szef Agencji Badań Medycznych, ale pierwsze pytanie Panie Profesorze, jeżeli pan pozwoli, poprosiłem pana dyrektora o to, żeby zdiagnozował nam ten proces kształcenia kadr z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z całą pewnością mówimy w tej chwili o zupełnie nowym podejściu do przygotowania zawodowego u młodzieży. Mówimy o zawodach przyszłości, mówimy o umiejętnościach przyszłości i szukamy takiej przyspieszonej ścieżki innowacji, również nie tylko w samym e, praktykowaniu poszczególnych branż, ale też innowacyjnego sposobu e, przygotowania młodego pokolenia do e, efektywnego zaangażowania w ten proces. I żeby ten nadmiar abstrakcyjnych słów zastąpić konkretem, e, przywołam chociażby powstające w tej chwili 120 branżowych centrów umiejętności. To miejsca, gdzie spotykają się praktycy, ci, którzy e, pierwsi, e, mają do czynienia z innowacjami, ale właśnie praktycy na najwyższym poziomie w swojej branży spotykają się ze szkolnictwem zawodowym, spotykają się ze szkolnictwem średnim zawodowym, tak aby ten transfer wiedzy dokonywał się błyskawicznie, aby nauczyciele zawodu w szkole średniej byli zorientowani w tym, jak w rzeczywistości ten zawód, do którego przygotowują, wygląda. Aby uczelnie wyższe miały jeszcze jedną sposobność do efektywnej współpracy z gospodarką. Jesteśmy przekonani, że to będzie zupełnie nowa jakość dla systemu oświaty na poziomie średnim, i absolutnie harmonijnie spina się to z wcześniejszymi decyzjami Ministra Edukacji i Nauki chociażby tymi, które dały nowy impuls mniejszym ośrodkom. Mniejszym uczelniom wyższym poprzez wyeksponowanie ich roli nazwą Akademii Nauk Stosowanych. Przekonanie o tym, że nie wycofując się z światowej konkurencji w najbardziej zaawansowanych badaniach, chcemy jednocześnie tych naszych niezwykle młodych, niezwykle zdolnych młodych ludzi, którzy zajmują drugie miejsce w badaniach PISA w Europie, a więc mają fantastyczny potencjał, aby zagospodarować ich nie w 10 najbardziej genialnych procentach, ale, ale w całości proponując im kształcenie akademickie. Nie zawsze tylko w tych największych ośrodkach, ale również w innych ośrodkach, w innych szkołach wyższych na terenie całego kraju. No ale oczywiście mamy te wyzwania całkowicie nowe związane z pojawianiem się technologii, które są dla nas. Kompletną nowością w przeróżnych zastosowaniach. Często posługujemy się skrótowym określeniem sztuczna inteligencja, ale przecież to cały konglomerat zagadnień. I w kontekście troski o zdrowie i działań na rzecz zdrowia wiemy, że jak mało, w której dziedzinie tu mamy do rozwikłania szereg zagadnień z zakresu etyki, w tym bioetyki. Nad tym wszystkim z całą pewnością,

regulator, jakim jest państwo, jakim jest ministerstwo musi się pochylić, tak aby tych procesów nie hamować, ale aby je uczynić bardziej humanistycznymi, a więc bardziej oddanymi i rzeczywiście poprawie naszego do, dobrostanu, naszego dobrobytu, aby się to nam nie wymknęło i nie stało się narzędziem inżynierii społecznej, bo tego z całą pewnością nikt by nie zaakceptował. To tak na wstępnie może kilka bardzo dziękuję panie dyrektorze, ale ogólnie rzecz biorąc, cieszymy się z tej diagnozy i z tej świadomości Ministerstwa Edukacji, jak z Ministerstwem Zdrowia. Panie ministrze, czy możemy skrócić transfer wiedzy, jeżeli chodzi o przyszłych lekarzy, pielęgniarki i wszystkich przedstawicieli tych zawodów. O czym mówił pan dyrektor? Takim kluczowym. Słowem, które myślę, że w najlepszy sposób obrazuje zmiany, które, które realizujemy, jeżeli chodzi o kształcenie, to jest upraktycznienie. Kompetencje, umiejętności, wiedza. Bardzo nam zależy na tym, żeby absolwenci, nie tylko kierunku lekarskiego, Kończąc studia, a przychodząc do dalszych etapów kształcenia, czyli staż, rezydentura, na każdym z tych etapów nabierali umiejętności i kompetencji. Dlatego to upraktycznienie To jest ważne, bo ja też często podkreślam, że z naszej perspektywy ważne jest poczucie bezpieczeństwa osób wykonujących zawody medyczne a to ich poczucie bezpieczeństwa, to, są, to jest właśnie wiedza, kompetencje, umiejętności, a my musimy stworzyć im możliwości nabycia tych kompetencji, umiejętności i dostarczyć tą wiedzę w innych proporcjach niż kiedyś. Dzisiaj w mojej ocenie, nie że dużo ważniejsze, ale bardziej ważne są niż kiedyś kompetencje, umiejętności. Kiedyś nie zastanawiano się nad, my mówimy dzisiaj o transferze nowoczesnych technologii, to może z tego to wynika. Ale, ale też pamiętajmy, że w tej chwili studiuję pokolenie, które zwraca uwagę na deficyty komunikacyjne, deficyty w umiejętnościach komunikowania się. Zwraca uwagę na to, w jaki sposób, że chcą mieć kompetencje, by radzić sobie lepiej z odpowiedzialnością ze stresem. To jest rzecz, którą musimy mocno zniuansować, na którą musimy kła kłaść nacisk. I oczywiście w tym całym procesie pojawiają się nowoczesne technologie. Dla mnie taką kwintesencją to, to są centra symulacji medycznej. Między innymi takie centrum symulacji medycznej jest w Lublinie. I rola centrów symulacji medycznej w procesie kształcenia, dzięki nowym standardom, które mam nadzieję, że niedługo, właśnie wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, będziemy mogli ogłosić, że są. Formalnie, że są, bo na dzień dzisiejszy mamy projekt, one potwierdzą tą rolę tych centrów symulacji w całym procesie, w całym procesie kształcenia. Egzamin OSKI, który ma weryfikować właśnie kompetencje i umiejętności, to jedna. A druga rzecz, jak rozmawiamy o transferze nowych technologii, my musimy pamiętać o tym, że. Młode pokolenie dużo łatwiej przyswaja wszystkie nowinki techniczne i zupełnie inaczej się komunikuje. Ale to nowe pokolenie, które wejdzie do zawodu, ono będzie się musiało komunikować ze starszym pokoleniem. Ono już się komunikuje? No, no tak, tylko że w dużo większym stopniu, bo ja uważam, że my jesteśmy świadkami niespotykanej zmiany pokoleniowej, co do różnicy, bo istota, ta różnica jest zupełnie inna niż. Niż, 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 niż standardowo i to jest też bardzo ważne, żeby młodzi ludzie wyposażyć w takie umiejętności, żeby oni przy wykorzystaniu tych nowoczesnych technologii jednak w sposób, e, dla, w sposób adekwatny z perspektywy pacjenta się z nimi komunikowali, bo mało tego, że komunikują wiedzę bardzo skomplikowaną, no to jeżeli jeszcze będą w skomplikowany sposób ją komunikowali, no to z perspektywy pacjenta to jest y, złe. I przy tym transferze technologii musimy, musimy o tym pamiętać. I też takim dobrym przykładem jest to ta dyskusja, która toczy się wokół sztucznej inteligencji. W mojej ocenie to no niektórzy próbują się trochę tym bawić, tak, zadają pytania, co sądzi sztucznej inteligencji o danej osobie, na przykład, do danym zjawisku, o czyichś poglądach, a pacjenci, no, patrzą na to z takim, nie tyle, że może dystansem, ale pojawiają się pierwsze obawy, tak? Bo my musimy umieć e, przyswoić dla tych pacjentów te, tą sztuczną inteligencję, pokazać, że ona nie stanowi zagrożenia, tylko ona wręcz przeciwnie, tak? Jest wartością dodaną, ale to jest w mojej ocenie e, e, duże wyzwanie. Takie przykłady e, z naszego obszaru wdrażaliśmy przecież E-receptę, wdrażaliśmy e-skierowania, mamy internetowo, internetowe konto pacjenta. Tam pojawiały się pewne bariery, zarówno wśród osób wykonujących zawody medyczne, ale również wymagała, wymagana była komunikacja z pacjentami, by to tłumaczyć, po co. Dzisiaj myślę, że nikt nie kwestionuje zasadności wprowadzenia e-recept czy e-skierowań. Dzisiaj myślę, że to jest coś, gdyby, gdyby, gdyby tego nie było, no to, to, to myślę, że, że, że spotkalibyśmy się z głosem oburzenia. Dlaczego? Tylko, że te, te procesy są trudne, bo one mają służyć pacjentom. No Nowoczesne technologie mają służyć pacjentom. One nie mają być po prostu fajne dla bycia fajnym. To nie jest, jest rozrywka. rola Technologii. To jest coś, o czym my często zapominamy, i dlatego to, o czym mówiłem, że przy wdrażaniu takich projektów istotne są właściwe kanały komunikacyjne, właściwa identyfikacja usług, właściwe zaprojektowanie, wdrożenie tego typu projektów. Bardzo dziękuję panie ministrze. Panie profesorze, czy to jest wyzwanie, tak zanim przejdziemy do tych nowych technologii, bo przecież Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest liderem projektu związanego z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, ale pan minister wywołał taki temat i się zastanawiam, czy to jest wyzwanie, szczególnie w medycynie, ta komunikacja pomiędzy kadrą a nowym pokoleniem studentów? Oczywiście, panie redaktorze, jest to bardzo duże wyznanie i konieczność, ponieważ ja mam troszeczkę naruszony głos, bo wczoraj wróciłem z, z Nowego Jorku, ale to, to, to ten pobyt, Szanowni Państwo, bardzo ładnie włącza się w dyskusję o tym, co teraz mówimy. Dowiedziałam się, że powstało 11 nowych uczelni medycznych w Stanach. Dowiedziałem się, że są planowane bardzo duże zmiany organizacyjne, w, też w zakresie cyfryzacji sztucznej inteligencji. Będąc na zjeździe Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Transplantologii na, na początku czerwca w San Diego, cała sesja była poświęcona właśnie cyfryzacji sztucznej inteligencji w diagnostyce prawda, pacjentów transplantologicznych. Szanowni Państwo, ja, ja, ja tu troszeczkę no, mam dylemat, ponieważ siedzę z reprezentantami, których znakomicie znam, ministerstw, które nas niezwykle wspierały. Ja nie mówię tego, żeby zrobić jakiś, jakiś nazwijmy to biznes, tylko uczciwie muszę powiedzieć, że ci panowie, którzy tu siedzą, bardzo nam pomogli w realizacji pewnych zadań wynikających właśnie z tego, co powinniśmy zrobić na tu i teraz. I teraz Światowa Organizacja Zdrowia mówi, do 2030 roku zabraknie 10 milionów lekarzy. Ile pielęgniarek, ile. My, my myślimy, i w naszej edukacji staramy się absolutnie pilnować modelu pracy zespołowej, dobrej komunikacji, prawda, w ramach zespołów medycznych. Ja wiem, co to znaczą dobre pielęgniarki, które mnie uczyły zawodu. I w ramach organizacji pracy, między innymi te nowe wyzwania z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji pozwolą nam po pierwsze lepiej administrować, bo to jest bardzo ważne, bo administracja jest niezwykle ważna w sektorze zdrowotnym. Po drugie ograniczyć, to są takie dane o jedno trzecio, Naszą pracę, ja mówię o pracach lekarzy i innych pracowników medycznych w zakresie wykonywania czynności, które nie powinny do nas należeć. One nie są związane z bezpośrednim leczeniem pacjentów, prawda, i pracą stricte naszej zawodowej, tylko są, są to działania administracji. Poza tym ma to przesłanie również bardzo ważne dla naszych pacjentów, i wystarczy pokazać wspomagany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, prawda, i Ministerstwo Zdrowia nasz projekt y, y, Okobus związany z, y, y, z okulistyką, w której sam uczestniczyłem jako, jako pacjent. Przebadaliśmy 3000 już pacjentów, głównie pochodzących z małych miejscowości, gdzie jednak jest problem komunikacyjny ze specjalistami. Użyliśmy super nowoczesnych technologii w postaci tomografii optycznej, adherencyjnej, angiotomografii, i jeździmy do pacjentów. Oni czekają w małych miejscowościach. Ja też byłem przebadany, minister był też przebadany, i okazało się, że to ma głęboki sens, bo jesteśmy w stanie identyfikować, diagnozować wczesną retinopację cukrzycową i inne schorzenia ogromny problem i kierować te, te osoby do, do yy, dalszej, yy, powiedzmy, do, 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 do dalszego działania. I teraz zobaczcie Państwo, yy, stosujemy i, i tutaj mamy na, na, następną naszą formację, to jest Lubelska Unia Cyfrowa. Wzięliśmy nasze zaprzyjaźnione uczelnie do pomocy a zatem mamy Uniwersytet Przyrodniczy i mamy świetną politechnikę, która po nas pomaga w rozwojach technologicznych. Ja wiem, jak to jest ważne. Od lat współpracuję naukowo z Instytutem Biocybernetyki i Modelowania Matematycznego w Warszawie. Profesorem Jackiem Wanieskim naprawdę są wymierne Rzeczy, które osiągnęliśmy przez to współpracę. I, I oni będą nam opracowywać dane i pokazywać, jak za pomocą sztucznej inteligencji, za pomocą różnych opcji najnowocześniejszej statystyki i technologii, można te dane naprawdę z ogromnym, jakby to powiedzieć, dobrym produktem dla pacjentów wykonywać. A zatem organizacja tutaj, ze wsparciem, nie, 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 nie mogę w spo, w, po, powiedzieć o tym, że w piątek otwieramy Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Tutaj jest nasz prezes, który już chyba tam co, coś tam da nam jeszcze na, na rozwój cyfryzacji. Nie wiem, może, może tam się przesłyszałem, bo może tam no, prezes, telekomunikacja, że nie chodzi tam. Pożądany w, na każdym panelu. Pan ale, ale, nie, ale, ale, ale szanowni państwo, to będzie aplikacja, to będzie aplikacja, którą zastosujemy w największym naszym szpitalu i będzie to przełożenie. To jest takie moje Marzenie i naszego zespołu, żeby to było przełożenie przede wszystkim na lepszą utylizację masy danych że ja nie, 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 jak kilkanaście lat temu wystąpiłem na zjeździe amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego i nie wiedziałem, ile, naszych, ile ludzi u nas ma nadciśnienie, bo takich danych nie było. Nie, nie miałem podstaw, żeby dowiedzieć się takich informacji, a oni wiedzą, bo Metker wszystko notuje i wiedzą, jaką mają utylizację danych. I proszę Państwa, my, my mówimy tak, no, nasza stru, służba zdrowia, no, bądźmy uczciwi, na podstawie też naszego, ja kilka lat pracowałem w Niemczech, Ameryce, i wiemy, jak to mniej więcej wygląda, jak to służba zdrowia świetnie naprawdę funkcjonuje dla ludzi bardzo zamożnych, którzy mają najlepsze ubezpieczenie. Tak? Natomiast, a u nas to, to, to jest wszystko nie tak. Nie, kochani. My musimy dużo zrobić, ale bądźmy uczciwi w stosunku, co, co, co robimy dla naszych pacjentów. A więc aplikacja najnowszych metod leczenia. A więc to, co, co pan minister Piotr mówił, nowe rozwiązania organizacyjne, żeby usprawnić pewne rzeczy. Ja nie mówię, że jest masę rzeczy do zrobienia, ale w tym układzie takim naszego doświadczenia też międzynarodowego, bo to jest bardzo ważne, żeby korzystać. No, zobaczcie, co się dzieje na rynku edukacyjnym teraz. No, 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 w nowym, Jest nowa ścieżka dla lekarzy teraz, jeśli chodzi o edukację w Wielkiej Brytanii. Protesty starych moich kolegów z grupy, bo tam mam kilku. I, 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 i są inne pomysły na samostrukturę organizacji edukacji w różnych krajach. Ale, ale bądźmy, uczestniczmy w tym, w tym, korzystajmy z wiedzy innych, ale na, na, naprawdę róbmy to, 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 co możemy w jednostkach, które naprawdę są bardzo dobre. No jeżeli dostaliśmy wsparcie z Ministerstwa Zdrowia dla mojej jednostki jednej z najlepszych neurochirurgii, i będziemy mogli robić y, 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 niezwykłe rzeczy śródoperacyjne, z użyciem najlepszych technik obrazowych, no to, 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 to tylko coś najlepszego dla pacjentów. Idźmy tą drogą, pracujmy dalej. A odnośnie integracji, my mamy dobry pomysł. Wzięliśmy Akademię, Akademię Nauk Stosowanych z Chełma do współpracy, stworzymy nie, nie, niewielki na razie, bo mamy już tam nauki o zdrowiu, razem współpracujemy Wydział Lekarski. I stopniowo mi się bardzo spodobali, bo mają bardzo dużą moc technologiczną. Technologii, cyfry między innymi właśnie informatyki. Nam się to przyda. My jesteśmy słabsi, korzystajmy z innych i nie obrażajmy się bo, bo, bo czy, czy ktoś jest tam, nie wiem, z Warszawy, czy z Nowego Jorku, czy z Lublinka, na nas, naszego skromnego, ale bardzo pięknego, także zapraszam wszystkich, między innymi na mój kongres nefrologii 19-21 czerwca. Zapraszam Państwa, będzie mój przyjaciel Krzysio Cugowski śpiewał, także będzie fajnie. I, 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 i szanowni Państwo, no, my jesteśmy naprawdę, jakby to powiedzieć, chętni do pracy, i do wspomagania tutaj jest kolega z Płocka, też nowa uczelnia, bardzo dobre szpitale. No, nami ich też ze swojej specjalizacji od dawna. Działajmy w tym kierunku na zasadzie współpracy. Współpracy. Natomiast ja jestem przedstawicielem no tej, tej starej dziewiątki, tak zwanej. No i to, to dbajmy też o to starą dziewiątkę. No sukcesy tej dziewiątki, ja nie odważę się powiedzieć starej, sukcesy tej dziewiątki sprawiają, że tych kierunków medycznych, tak jak w przypadku Akademii Mazowieckiej w Płocku, pojawia się coraz więcej. Panie profesorze, to jest szansa, to jest wycz, wyczucie trendu, bo ponieważ studentów medycyny na wydziały lekarskie, wydziały lekarskie są mimo niżu demograficznego, Oblegane, tam po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób na jedno miejsce, na takie uczelnie jak pana profesora Załuski. Jak, dlaczego zdecydowaliście się na taki wybór? Czy warto, w sensie, czy ci studenci będą mieli pewność otrzymania dobrego wykształcenia, a my, pacjenci, pewność, że dyplom Wydziału Lekarskiego z Akademii Mazowieckiej będzie taki, że możemy czuć się bezpiecznie? Akademia Mazowiecka przygotowywała się do tego, żeby uruchomić kierunek lekarski przez kilkanaście lat. Odkąd praktycznie zaczęliśmy kształcić na kierunku pielęgniarskim 12 lat temu, no to może nie od razu w tym samym roku, ale w kilku kolejnych latach już zaczęliśmy myśleć poważnie o tym, żeby uruchomić również kierunek, kierunek lekarski. No. To jest oczywiste, że brakuje w Polsce i nie tylko lekarzy, i jest bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach, w tych mniejszych miastach, również akademickich. Takiego problemu jak na przykład w Płocku nie ma w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Łodzi, gdzie to kształcenie odbywa się już od wielu, wielu lat, i wielu lekarzy po prostu po studiach zostaje tam. Natomiast w takim mieście jak Płoc, gdzie są dwa duże szpitale, Szpital Wojewódzki, gdzie cały powiat ma kilkaset tysięcy mieszkańców, tych lekarzy po prostu brakuje. W tym momencie myślę, że na każdy oddział, każdy z dyrektorów, prezesów szpitala jest w stanie zatrudnić każdego lekarza, który przyjdzie, przyjdzie do pracy. Czy uczelnia zapewni odpowiednią jakość kształcenia? Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak, ponieważ żeby otrzymać y, zgodę na uruchomienie tego kształcenia, my musieliśmy spełnić wszystkie kryteria, które również mają i spełniają Istniejące już uczelnie kształcące lekarzy. I to też tu chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że ta dziewiątka e, uczelni medycznych e, do tej pory kształciła, a w, w ostatnich czasach rozpoczął się boom na kształcenie w uczelniach niemedycznych, bo e, w wielu uczelniach niemedycznych to kształcenie już trwa od dłuższego czasu i to z powodzeniem, chociażby w Uniwersytecie Jagiellońskim, prawda? Więc również w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, i myślę, że stosunkowo jednym z młodszych kierunków lekarskich to jest Uniwersytet Zielonogórski. Tutaj pana akurat kierownika jest nie ma dotarł do nas A pan jest. Bartosz Kudliński kierownik. Także także tutaj też gratulacje, bo to jest jeden z, no, z też z najkrócej trwających, tak, kierunków lekarskich, który w zeszłym roku pokazał, że ich Studenci ukończyli lekarski egzamin państwowy z najlepszym wynikiem. Także to myślę, że no świadczy o tym, że te mniejsze uczelnie, a początki, no przepraszam, porównam się, mieliśmy podobne tak. Tam też było dużo słów krytyki, dużo niechęci i podważania w ogóle sensowności, jakości i możliwości uniwersytetu, żeby ten kierunek uruchomić. Jak widać, były one kompletnie niezasadne. Mam nadzieję, że w Płocku skończy się to tak samo i udowodnimy, że tą wysoką jakość kształcenia jesteśmy w stanie naszym studentom zapewnić. No powoli, powoli udowadnia to takie uczelnie jak, jak Zielona Góra, prawda? Więc chyba to Odium spada już tego. Co Pan powiedział, kontestacji w pewien sposób. Ja myślę, że na wszystkich kierunkach nowo utworzonych ta kontrola i ten nadzór no będzie, i to będzie podlegało weryfikacji. Może nie wszędzie uda się to kształcenie utrzymać. No nasza w tym rola, żebyśmy tak to wszystko organizowali i takie mieli zaplecze, żebyśmy mogli to kształcenie na odpowiednim poziomie zapewnić. Ja tutaj chciałem jeszcze odnieść się do słów pana ministra, jeśli pan pozwoli, bo one też dotyczą kształcenia. Ja się cieszę, że będą nowe standardy i pan minister w swojej wypowiedzi podkreślał to upraktycznienie kierunku. I to, z tego również się bardzo cieszę, i też uważam, że to jest ten kierunek, w którym my powinniśmy lekarzy przede wszystkim kształcić, bo nam potrzeba przede wszystkim praktyków i fachowców, w dalszej kolejności, myślę, naukowców. Natomiast, panie ministrze, chciałbym tylko delikatnie przypomnieć, że w dalszym ciągu kierunek lekarski to jest jedyny kierunek, który jest, w którym możemy kształcić tylko na profilu ogólnoakademickim a nie możemy kształcić na profilu praktycznym o co takie uczelnie jak między innymi Płock zabiegały bo to jest trochę inny schemat organizacji zajęć i w mieście takim jak Płock jest on łatwiejszy ponieważ możemy, my możemy wtedy kształcić większą liczbą praktyków czyli większą liczbą lekarzy których mamy na miejscu a mniej wymaga się od nas zatrudniania lekarzy z tytułami i z tytułami naukowymi. I myślę, że to upraktycznienie również powinno się odzwierciedlić no, w tej możliwości również kształcenia na kierunku, na profilu praktycznym. Pan profesor Załuska kręci głową ad vocem. Niedawno byłem w Zielonej Górze i byłem pod wrażeniem autentycznie, tam mieliśmy spotkanie rektorów. Absolutnie wspieram tutaj na entuzjazm kolegi, tylko chciałem powiedzieć, że my nie możemy manipulować wokół pewnych zasad, jeśli chodzi o, o strukturę edukacyjną, bo jesteśmy w różnych układach międzynarodowych i organizacjach międzynarodowych. Teraz aplikujemy do Światowej Organizacji Edukacji Medycznej i nie możemy tam robić ruchów, które no, byłyby niezgodne z intencją działania tych tych organizacji. Rozumiem, że ten profil ogólnoakademicki to jest jeden Ważdy. z wymogów musi, formalnych. Tak, robienie nauki i tak dalej, on, to musi być, bo wtedy, szanowni państwo, jeżeli my, zmieniły się na przykład w Stanach Zjednoczonych uwarunkowania, jeżeli nie wejdziemy, a mam nadzieję, że, że bo my, to jest w naszych rękach też, między innymi mojego prorektora, profesora Kamila Torresa ze wsparciem tutaj Ministerstwa Nauki i bardzo dziękujemy za to. Jeżeli nie wejdziemy do Światowej Organizacji Edukacji Medycznej, to nasi absolwenci od przyszłego roku ze Stanów Zjednoczonych nie będą mieli prawa rezydencji i, 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 i USMLE. To jest, to będzie ogromny problem, ale wejdziemy. Myślę, że wejdziemy. Obudziły się nie tylko my, Niemcy się obudzili, różne inne kraje, a mniejsze mają. Ja, ja tylko mówię o tym, że my musimy i tutaj bardzo się cieszę, że kolega to rozumie, no bo on, no, oni są naprawdę bardzo dobrze i przygotowani, to ja wiem o tym, że musimy podlegać wszelkim standardom ze strony Polski Komisji Akre, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i innych, bo one pilnują jakości. Nie możemy sobie pozwolić na odejście od jakości i wtedy... Wszystko będzie ok. Dziękuję. Wiele śrupych słów o e, Zielonej Górze, to niech Zielona Góra się wypowie, panie, panie doktorze. Bartosz Kudliński, kierownik Kliniki Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej, w Zielonej Górze, a jednocześnie szef Kolegium Medicum. E, nie, nie, absolutnie nie jestem szefem Kolegium Medicum. Pan profesor Zabel, by mnie żywcem Obdar ze skóry, to jest mój szef, także pozdrawiam go serdecznie, jeżeli widzicie okay. te słowa. Tak obroniłem jego cześć i swoją. Tak jest. To teraz przejdźmy do, do, do medycyny. Meritum, czyli do, do kształcenia przez uczelnie niemedyczne, do kształcenia w tych mniejszych ośrodkach, bo naszą troską tego, tego panelu są kadry. Zarówno kadry, jeżeli chodzi o tych, którzy kształcą, jak i tych, którzy są kształceni. Uczelnie niemedyczne. Uczelnie niemedyczne, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, to jest taki, no, w pewnym sensie, trochę boom, w cudzysłowie, ostatnich lat. Byliśmy jedną z kilku rzeczywiście pierwszych. Dlatego, że u nas to się wszystko de facto zaczęło od powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. To był 2001 rok, potem 2015 Wydział Lekarski Nauku Zdrowiu, potem 2019 Kolegium Medicum. My również byliśmy zaskoczeni, że nasi studenci są najlepsi w Polsce. Proszę sobie wyobrazić tą radość, która u nas była, ponieważ to było 6 lat rzeczywiście pracy, przygotowań, zaangażowania, pasji wielu różnych, no, praktycznie całego środowiska akademickiego naszego miasta i wszystkich osób, które się w to zaangażowały. Na dobrą sprawę, ja często jestem pytany, albo koledzy, koleżanki, którzy gdzieś tam występują, co się stało, że tak fajnie wyszło. To jest w pewnym sensie taki trochę zbieg okoliczności, taki konglomerat różnych rzeczy, bo okej, okay, trzeba mieć szpital, trzeba mieć uniwersytet, trzeba mieć ludzi, ale najważniejszą rzeczą jest stworzenie, z mojego punktu widzenia, pewnej atmosfery. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli student wie, że jest akceptowany, student wie, że ma zajęcia w małych grupach, że ma bezpośredni kontakt, na pierwszych dwóch latach to jest okej, okay, ale później, jak wchodzimy w zajęcia kliniczne i mamy już ich uczyć medycyny, a nie Nauki o medycynie, to nagle dochodzi do czegoś innego i oni się angażują. To są fajne dzieciaki, mądre z całej Polski. Ten pierwszy rocznik, moim zdaniem, był mały, ale najlepszy, więc trzymam kciuki za pierwsze roczniki w innych uczelniach, bo rzeczywiście to oni będą w pewnym sensie takim prekursorem tego, co się będzie działo. I ten pierwszy rocznik, oprócz tego, że był najlepszy, to był najbardziej inspirujący. Dlaczego? Bo oni i my uczyliśmy się razem. I to było coś naprawdę fascynującego, bo nagle człowiek, który nigdy nie prowadził zajęć, nie miał dydaktyki, w ogóle się nie nagle się okazywał, że jest świetnym mentorem, że relacje, które są ważne w nauczaniu medycyny, czyli relacja uczeń mistrz, czyli relacja, która buduje osobowość nie tylko lekarza, który wykonuje pewne czynności, ale człowieka, który jest lekarzem i jednocześnie ma pewne funkcje właśnie społeczne, funkcje kulturowe i tak dalej, to to u nas zaiskrzyło. I osobiście tak jak my analizujemy, bo Prawda jest taka, że sukces naszych studentów spadł na nas niczym obu. Z panem wiceministrem jeszcze parę lat wcześniej, z którym pracowaliśmy razem, też się zastanowić, skąd to się wzięło i skąd oni są tacy świetni, no bo my nie uważamy siebie za takich świetnych. OK, zrobiliśmy swoją pracę, spełniliśmy warunki komisji agredytacyjnej, inne rzeczy. Jest jeszcze jedno ale, które chciałem powiedzieć. Otóż kolega się wypowiadał, o tych kwestiach naukowych. Dla nas to jest bardzo ważne. Dlatego, że moi szefowie, właśnie pan profesor Zabel, profesor Naczk, czy dyrektorzy instytutów i inni, ogromną wagę przywiązują do rozwoju naukowego. I to jest bardzo ważne. Uniwersytetowi Zielonogórskiemu udało się uzyskać w tej chwili, mogę się mylić w liczbach bodajże, 10 kategorii A i 13 B+, plus lub odwrotnie. W związku z tym uzyskaliśmy po de facto, proszę zobaczyć, 2015, 2019, 2023, uzyskaliśmy w chwili obecnej tak na dobrą sprawę możliwość Doktoryzowania i habilit habilitowania. i to jest efektem właśnie sukcesów naukowych, publikacji naukowych, grantów, różnych innych rzeczy, które udało nam się ściągnąć. Także to, te wszystkie elementy, z jednej strony fantastyczni młodzi ludzie, z drugiej strony, właśnie podejście kadry medycznej, również i niemedycznej, ten aspekt naukowy, to wszystko przyniosło naprawdę fajny efekt. Aczkolwiek, tak jak mówię, sami byliśmy zaskoczeni. Czego życzę, kolego, koleżanku. A najważniejsze, żeby to zaskoczenie przekuć później w sukces i żeby ono nabrało trwałego charakteru. Pracujemy nad tym. Panie profesorze, ustaliliśmy już, że pan profesor Radosław Sierbiński jako prezes Agencji Badań Medycznych jest osobą pożądaną na każdym panelu edukacyjno-medycznym i nie tylko. Związano, związane to jest także z gospodarką. W jaki sposób Agencja Badań Medycznych realizuje tę także misję związaną z kształceniem kadr? Dajecie możliwości, to wiemy. Wczoraj podczas w szeregu paneli pod hasłem wprost o zdrowiu. Pan profesor mówił o innowacyjnym hubie zdrowotnym w Warszawskim. Natomiast co jeszcze? Bardzo dziękuję. Przepraszam Państwa za spóźnienie. Proszę Państwa, faktycznie no, Agencja Badań Medycznych jest taką jednostką, w której DNA wpisane są innowacje, cyfryzacja, sztuczna inteligencja. To, się, to jest coś, czym zajmujemy się na co dzień i staramy się też w pewnym sensie być twórcą czy kreatorem tego ekosystemu dla rozwoju innowacji w Polsce. I myślę, że to się udaje, że te ostatnie lata pokazały, że jesteśmy faktycznie dosyć istotną jednostką, jeżeli chodzi o zdobywanie tych nowych technologii, wprowadzanie ich do uczelni. Ja myślę, że to, o czym mówił pan rektor Załuska, to jest szalenie istotne. W kształt Oceniu podyplomowym po dyplomowym szczególnie będziemy musieli zmierzyć się z obecnością sztucznej inteligencji tak naprawdę na co dzień. Ja Pamiętam myśmy w Karpaczu 4 5 lat temu może jeszcze w Krynicy dyskutowali o tym co to będzie jak ta sztuczna inteligencja się w końcu pojawi. I teraz chciałoby się powiedzieć, że przyszłość jest dziś, bo zgodnie z danymi Centrum e-zdrowia 7% szpitali na co dzień korzysta już z algorytmów sztucznej inteligencji i być może pacjenci o tym nie wiedzą, ale tak na dobrą sprawę to jest jeden na 10 12 szpitali, które na co dzień wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do diagnostyki, do terapii do tego, żeby leczyć lepiej pacjentów, a jestem w stanie sobie wyobrazić, że najlepsze szpitale akademickie czy szpitalne instytuty ministra zdrowia robią to po prostu wszystkie, bo to jest znak czasów i po prostu jesteśmy w pewnym sensie na to skazani. Do 2030 roku szacuje się, że na świecie będzie brakowało blisko 10 milionów pracowników medycznych. I, no i co? No, jest to rzeczywiście kłopot i prawdopodobnie nawet ten znakomity pomysł, jakim jest otwarcie uczelni niemedycznych, zwiększenie zasobów kadrowych, no, nie zasypie tej gigantycznej dziury, która pojawi się, jeżeli. Chodzi o leczenie pacjentów, bo po prostu nie będzie miał kto to robić. A równolegle badania pokazują, że sztuczna inteligencja oszczędza mniej więcej 30% czasu lekarza. No więc wyobraźmy sobie, że to zastosowanie wysokiej, jakby nie patrzeć, technologii spowoduje po prostu, że te niedostatki kadrowe mogą zostać zasypane. I zanim ten długotrwały proces kształcenia pracowników medycznych zostanie zakończony, będziemy w stanie temu zaradzić. I myślę, że to już się dzieje i lekarze z czasem stają się takimi, powiedziałbym, audytorami systemu niejednokrotnie, bo Przecież to sztuczna inteligencja jest w stanie, jak to się mówi, przelecieć przez cały PubMed, który ma kilkadziesiąt milionów publikacji. To są jakieś Petabajty danych i myślę, że nikt z nas swoim umysłem nie jest w stanie tego ogarnąć. A w krótkim czasie algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie od tak wyrzucić nam najnowsze zalecenia, najnowsze badania, najnowsze wskaźniki, jeżeli chodzi o medycynę personalizowaną. I to się dzieje. Zresztą myślę, że Polska tak naprawdę jest krajem, który dosyć skutecznie, tak jak mówił pan minister, zutylizował tą sztuczną inteligencję. To w naszym kraju się dzieje. Pacjenci są, powiedziałbym, bardziej niż przyzwyczajeni do rozwiązań cyfrowych. Ja niedawno pisałem recenzję, Mojemu dziadkowi, który był zdruzgotany, że zostawiłem mu kartonik, a nie wysłałem jej SMS-em. Akurat, akurat napisałem ją po prostu ręcznie, Mówi, bez sensu zupełnie. Więc a mój dziadek ma 89 lat i to jest dla niego zupełnie oczywiste, że dostaje w telefonie oczywiście z dużymi literkami. Kartonik gdzieś się zgubi, a telefon no ma tak, zawsze a telefon przy sobie przy 50. apteki numer recepty. Tak, pewnie. Tak, oczywiście, że tak. Więc to pokazuje, że też to przyjęcie tych nowych technologii, o które się obawialiśmy, tak naprawdę jest bardzo wysokie. Ja myślę, że to jest szczególnie ważne. W Polsce też dzieje się dużo projektów, którymi możemy. Możemy pochwalić się na arenie międzynarodowej. Takie inicjatywy jak choćby e Note czy Stetomi, to są takie firmy, które już w Polsce funkcjonują. One wychodzą teraz odważnie na rynki zachodnie, na rynki amerykańskie. Choćby firma e Note, która pokazuje, jak przekuć mowę naturalną, taką mowę naturalną lekarską, na podejmowanie decyzji w systemie, czyli tak naprawdę to, co czytamy w epikryzach, te różne historie, kto tam co miał, co, co dostał i co mu tam było, potem przekładane jest na bardzo konkretną ścieżkę diagnostyczną pacjenta i wykorzystanie danych. Do podejmowania skutecznych decyzji systemowych. To są wielkie rzeczy, z których naprawdę Brzmi możemy. I jak gra komputerowa, panie profesorze. Coś w tym jest. Jak bardzo dynamicznie będzie się zmieniał ten świat, bo ja pamiętam ubiegły rok tutaj w Karpaczu i rozmowy z przedstawicielami różnego rodzaju firm, także ubezpieczeniowych, gdzie sztuczna inteligencja już była wykorzystywana do takich wstępnych diagnoz. Tempo tych zmian jest ogromne. Mamy, możemy w jakiejś perspektywie Czasu okresu powiedzieć, jak bardzo te zmiany zajdą daleko? Myślę, że to tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Lem kiedyś powiedział na pytanie, jak będzie w przyszłości, powiedział, że będzie tak samo tylko bardziej, więc pewnie nadal to jest aktualne i myślę, że będzie tak samo tylko bardziej. Ja myślę, że my staramy się i to jest pewnego rodzaju przestrzeń, taka nisza, którą Polska może wypełnić, bo tak naprawdę wszyscy startowaliśmy z jednego punktu. Ile w zakresie wyrobów medycznych czy innowacyjnych leków kraje zachodniej Europy, Stany Zjednoczone wyprzedziły nas o wiele długości. To już nie ma co liczyć, że to nadrobimy. Możemy co najwyżej próbować dalej biec w tym wyścigu. O tyle w kwestii sztucznej inteligencji, algorytmów, gdzie mamy znakomitych pracowników w zakresie IT, naprawdę możemy być liderem i ja w to głęboko wierzę. Zresztą pan rektor trochę wywołał ten temat. Ja zapewniam pana rektora, że zewnętrzni eksperci oceniają jeszcze państwa wniosek w zakresie Centrów Medycyny Cyfrowej. Niemniej jednak, oczywiście, moją życzliwość pan rektor ma zawsze, ale za chwilę agencja. Agencja, agencja za chwilę rzeczywiście ogłosi wyniki tego, tego konkursu na utworzenie centrów medycyny cyfrowej, czyli tego serca cyfryzacji medycyny, które staną się repozytorium danych, danych dobrej jakości, wykorzystania sztucznej inteligencji, proteomiki czy genomiki, które trafią do najlepszych uniwersytetów, jakim oczywiście jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, do instytutów naukowo-badawczych, po to, żebyśmy mieli jeden standard danych, żeby te dane były wykorzystywane właśnie do podejmowania decyzji, do personalizowania medycyny i w pierwotnym Założeniach, które kiedyś nawet tu w Karpaczu mówiliśmy, to było 300 milionów złotych, a już teraz mogę Państwu powiedzieć, że tę alokację zwiększymy i będzie ona opiewała na blisko pół miliarda złotych. Także wielkie pieniądze, wielki krok naprzód, który mam nadzieję uczelnie wykorzystają po to, żebyśmy faktycznie byli liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja jestem przekonany, że możemy to robić. Panie ministrze, pan minister Piotr Blomberg, wystarczy nam na to wszystko pieniędzy. To są wyzwania, które generują kolejne, kolejne środki. Pan prezes wspomniał, że ma te pieniądze, także myślę, że tutaj. My w tej chwili tak naprawdę dużo większym wyzwaniem, tak jak już powiedziałem, to jest ta kwestia implementacji tych rozwiązań. To jest rzecz, na której się teraz powinniśmy skoncentrować. Te konkursy, o których mówił pan prezes, inne źródła finansowania, które są również po stronie Ministerstwa Zdrowia, chociażby kwestie związane z centrami kształcącymi w zakresie umiejętności robotycznych, to, to są rzeczy przed nami i my mamy na te cele, na tego typu działania zaplanowane środki finansowe. Także tutaj myślę, że temu wyzwaniu podołamy, ale tak jak powiedziałem, w mojej ocenie teraz ta kwestia tłumaczenia, implementacji, wykorzystywania w jaki sposób. Pacjent na tym może korzystać, i właśnie ten przykład, o którym mówi pan prezes. Co więcej, żeby wiedział, że jeżeli korzysta, to to jest dla niego dobre, tak? Czyli ta świadomość społeczna tych nowych technologii to też jest pewnego rodzaju przede, wyzwanie. Przede wszystkim bezpieczne, panie redaktorze, bo to jest to słowo, moim zdaniem, kluczowe. Te rozwiązania muszą być bezpieczne, przyjazne. One nie mogą stwarzać jakiegoś takiego, znaczy, nie, nie, nie jakiegoś, tylko po prostu nie, nie mogą tworzyć niepokoju wśród pacjenta, bo, bo to, to, to jakby miałoby się z celem. Tak? To, to dla nas nadrzędną rzeczą jest dobrostan pacjenta, i to jest jak gdyby e, kluczowe. Nie, nie sama nowinka, tak jak powiedziałem, sama w sobie, tylko to, w jaki sposób służy pacjentowi. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Panie dyrektorze, pan dyrektor Radosław Brzuska, ustaliliśmy już, że te, te, ten świat i ta rzeczywistość, szczególnie jeżeli chodzi o medycynę, ona zmienia się błyskawicznie. Wy tutaj mówiliście o tym, że przygotowujecie pakiet zmian, pakiet, pewn... jest to rozumiem reakcja na, na to tempo. Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi na, na, na te zmiany, które, o których mówił pan profesor Sierbiński, o których tu mówimy wszyscy, że ten, na, ta, że ta, Nasza rzeczywistość się zmieni i to w postępie geometrycznym ona się zmienia. Trudne pytanie, czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy bardzo otwarci. Nie tylko dziadek tutaj, pana profesora Sierpińskiego, ale myślę, że w Polsce jest taka fantastyczna otwartość nas wszystkich Polaków na to, co jest techniczną innowacją. Te obawy, które są pewnie u osób starszych, słabszych, o których mówi pan minister, nie wolno ich absolutnie przeoczyć. Natomiast mamy taką skłonność jako społeczeństwo do takiej wielkiej otwartości na te nowości, techniczne i to jest bardzo dobra informacja, którą trzeba przekuć już ze skłonności w konkretne sprawności i to staramy się robić nie na etapie, kiedy trzeba po prostu solidnie uczyć się anatomii i mnóstwa innych rzeczy na studiach medycznych, ale na tym etapie wcześniejszym. Stąd każdy z Państwa już słyszał o laboratoriach w przyszłości w szkołach podstawowych, natomiast szkoły Ponadpodstawowe mają otrzymać Laboratoria przyszłości BIS w zupełnie innej odsłonie. W odsłonie takiej, która Pozwoli tym młodym ludziom korzystać z potężnych mocy obliczeniowych, korzystać z ultranowoczesnych rozwiązań y, informatycznych, y, y, najnowszych, najbardziej zaawansowanych y, algorytmów, y, w sposób zwirtualizowany, to znaczy nie wstawimy do każdego liceum superkomputera, ale będzie on wirtualnie dostępny. Dzięki temu ci młodzi ludzie pojawiając się na studiach być może zupełnie nowych studiach, jakichś cybermedycznych, których w tej chwili nie mamy, będą już. Ludźmi, którzy w tej e, rzeczywistości e, cyfrowej będą się poruszać jeszcze lepiej. Wiemy, że młodzi się w tym świetnie czują, ale będą też od strony profesjonalnej, od, od strony konkretnych sprawności dużo lepiej przygotowani niż są nawet dzisiejsi e, maturzyści. Taka jest e, e, propozycja, która no, nie jest tylko pomysłem na daleką przyszłość, ale jest naszą, jednym z naszych e, priorytetów w najbliższym czasie dla szkolnictwa e, Średniego. No, ale oczywiście, wspomina, wspominaliśmy w pierwszej części naszej rozmowy o, ty, o tej kwestii o roli regula, regulatora, jakim jest państwo. I tutaj zadanie jest bardzo trudne, ale absolutnie nie wolno z niego abdykować, dlatego że jeżeli państwo polskie nie będzie próbowało opisać i zabezpieczyć nas jako obywateli przed nadużyciami, przed niewłaściwym wykorzystaniem tych technologii, no to znajdą się ci, którzy Czekują to na duże pieniądze, ale bardzo często kosztem naszej wolności. Stąd pewnie o tych rzeczach w kontekście szeroko rozumianego hasła sztuczna inteligencja będziemy bardzo wiele rozmawiać. Będziemy rozmawiać bardzo wiele, jakie korzyści, ale i jakie właśnie ryzyka niesie zwłaszcza uczenie maszynowe, z którego najbardziej zdaje się będziemy korzystać w kontekście, czy już korzystamy, jak słyszymy w kilku czy 10% naszych, naszych ośrodków medycznych. To są wyzwania, które gdzieś muszą zaangażować bardzo wiele dyscyplin i bardzo wielu fachowców nie tylko specjalistów w poszczególnych specjalnościach medycznych, ale również. Etyków, również tych, którzy potrafią w sferze prawa te rzeczy umiejętnie umocować w kontekście również regulacji międzynarodowych i tych wszystkich wielkich zmagań, które się toczą, bo technologia nie jest oderwana od wielkich zmagań geopolitycznych i wiemy o tym, chociażby po doświadczeniu pandemii, jak bardzo wstrząsa to niekiedy naszą codzienną. Rzeczywistością. Panie profesorze, pan profesor Załuska, Wojciech Załuska. Czy nowe technologie sprawią, że my będziemy mieli lekarzy coraz bardziej z holistycznym podejściem do nauki i zdrowia, czy ciągle jeszcze ten argument specjalizacji jak najbardziej szczegółowej będziemy, będziemy obserwować? Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Tu, tu musi być jednak no, takie podejście wynikające z naszego wieloletniego doświadczenia klinicznego, bo y, mi się wydaje, że no, nie wszystko się jest w stanie zastąpić, i, i, i też są na tym dane naukowe, bardzo konkretne, pewnymi modelami matematycznymi. Ja tutaj nawiązując do, do wcześniejszej wypowiedzi pana dyrektora, myślę, że bardzo ważna jest ta, ta, ta ciągłość nauki od, od najmłodszych lat. I my, między innymi jako uczelnie medyczne, chcemy, też podpisaliśmy umowę z 30 szkołami naszymi średnimi. Mamy prowadzony w Centrum Symulacji Medycznej świetny program Ratuj babcie dziadka dla przedszkolaków i, i tak dalej, i tak dalej. I, to, I to powoduje to, że y, znajomość pewnych y, problemów i istoty, między innymi kształcenia u nas jest y, y, lepiej znana już od, od wcześniejszych lat. Natomiast to, to, co Pan mówi, no sztuczna inteligencja jest hmm, znakomitym narzędziem. Ja tylko, może troszeczkę humorystycznie, ale hmm, mówimy, że żyjemy i w innych czasach. Nasza młodzież ma absolutny kontakt z Zachodem. Ja byłem jednym z, z, z nielicznych stypendystów w Niemczech i Ameryce hmm, w latach 90. i, i hmm, hmm, pokazanie nowych rzeczy. Moi pacjenci dializowani byli wożeni przez karetki. Ja przyjechałem z Niemiec i mówię ja, na naszym forum, ja przepraszam bardzo. A ja z moim pacjentem jechałem luksusowym Mercedesem, ale taksówką, bo, bo to było dużo tańsze. No to szef naszego towarzystwa powiedział, żebym siadał, bo tu nie są Niemcy. nie? No. No to proszę sobie przeliczyć koszty transportu pacjentów z użyciem karetek, pogotowia, a normalnym takim transportem, który teraz jest ograniczony. Jak pokazałem z naszych badań amerykańskich z ośrodkiem w Kalifornii, wynik modelowania metabolicznego efektności dializy. No to pan szef mój powiedział, że sobie już nie powiem, co z niego robię. Nie, ale pokazały. Ja mam nadzieję, Panie profesorze, że dzisiaj I, i Pan jest bardziej się, wyrozumiały dla nierealnych się, propozycji młodych i o, właśnie, naukowców. I okazało się, że w ciągu minuty można no, policzyć w ciągu minuty, bo to jest kwestia no, szybkości i utylizacji tych danych, które są ekstremalnie ważne. Natomiast my musimy być ostrożni, co, co z aparatem prawnym, który będzie tłumaczył pewne na przykład błędy wynikające z działania sztucznej inteligencji. No. My, ja, ja jednak jestem przekonany, że, że nasze doświadczenia wynikające z pracy z pacjentami, no tak jak tutaj pan profesor może powiedzieć o oddziałach intensywnych, gdzie, które są świetnie monitorowane, świetnie prawda, nadzorowane technologicznie, ale nie mniej jednak jak nie ma dobrego personelu, który potrafi natychmiast zareagować na różne problemy i, i właściwą interpretację pewnych danych, to nie damy rady. My musimy stwarzać model, który bierze pod uwagę wszystkie elementy. I wtedy ja, ja nie wierzę, że, że, że coś jest lepszego. Jednak rozmowy trochę z pacjentem i pacjenci mają ogromne, ogromne pretensje o to, że my te, tego, tego czasu mamy coraz mniej. A oni potrzebują, ja już nie mówię w Ameryce: no mój kolega, który prowadzi duży interes, nazwijmy to w cudzysłowie, lekarza domowego, mówi: No, jak nie mam 80 pacjentów dziennie, to nie jest dobrze. Ja mówię: Jak ty możesz mieć 80 pacjentów? Nie. No bo tam no, ten pacjent go widzi minutę, może półtorej, no tam wszystko zrobią służby odpowiednie i tak dalej. Sztuczna inteligencja też, nie? Natomiast ten pacjent chce, żeby tego doktora trochę widzieć i przede wszystkim, żeby on powiedział na jego podstawowe pytania, no bo to, ten brak to, co Piotr mówił, brak komunikacji. Jest, jest dramatycznym, jakby to powiedzieć, niedopatrzeniem naszych czasów. Ale ten wywiad jest też chyba podstawą, od tego się zaczyna, całą diagnozę, prawda? Ten zebrany wywiad i ten kontakt, dzisiaj jesteśmy do tego przyzwyczajeni, może, może świat się zmieni. Jak najbardziej. Pa do mikrofonu, panie ministrze, bardzo prosimy. Lekarze mają dużo większy dostęp do wiedzy o tym pacjencie, już tak, bo, bo, bo mamy dokumentację elektroniczną, dokumentację medyczną, i tutaj też to też ma duże, duże znaczenie w kontekście tej pierwszej rozmowy, już e, z pacjentem. Dziękuję bardzo panie ministrze. W kontekście kadr, kształcenia kadr, pan profesor Załuska wywołał pana doktora Kodlińskiego jako szefa oddziału między innymi intensywnej terapii szpitala. Ta medycyna ratunkowa to jest, to jest prestiżowy kierunek specjalizacji wśród studentów medycyny, mam takie wrażenie. Czego dzisiaj potrzebujemy w tym kontekście? Czy ta walka między podejściem holistycznym do zdrowia pacjenta i yy, coraz bardziej szczegółowym, szczegółowymi specjalizacjami widoczna jest również na Sorach? Jak to wygląda i jak to będzie wyglądać? To znaczy, ja troszeczkę taką niedużą łyżkę dziekciu bym wrzucił do tej całej beczki miodu, którą mi bardzo oczywiście się... technologie są fantastyczne. Tylko że technologia nie leczy, leczy człowiek. Sztuczna inteligencja, o której rozmawiamy, ja czasami tak jak słucham, to rozmawiamy trochę o dwóch różnych rzeczach, bo sztuczna inteligencja to nie jest sztuczna świadomość, która będzie podejmowała decyzje, i tu wchodzi prawo, odpowiedzialność i tak dalej, lecz to jest tylko i wyłącznie moc przeliczeniowa analizująca duże bazy danych, które musi zinterpretować człowiek. Że człowiek te rzeczy mógł zinterpretować, musi mieć odpowiednie wykształcenie, czyli musi mieć odpowiedni język, ale musi umieć go przekuć na język drugiego człowieka. Ja tak, ponieważ jakby to powiedzieć, ja jestem odbiorcą tego, co tutaj usłyszeliśmy, czyli szkoła podstawowa, średnia, prawda, przychodzą do mnie coś wyższe, ja później ich przyjmuję, właśnie i robię poszczególne specjalizacje, do czego się zaraz odniosę, ale ja mam wrażenie, że nam rośnie pokolenie analfabetów emocjonalnych, dlatego że oni są świetni, potrafią coś tam wyklikać, zrobić i tak dalej, ale oni kompletnie nie potrafią tego emocjonalnie z... Z... przełożyć na język dostępny dla siebie samych i dla innego człowieka. I to jest coś, co my obserwujemy z bardzo dużym niepokojem. Kolejna rzecz, która zwraca naszą uwagę, to jest to, że cykl szkolenia lekarza to jest 12 lat nie 6. To z ludźmi, którzy kończą studia, lekarz, który kończy studia z całym szacunkiem, ale nie jest gotowy do wykonywania zawodu. On przechodzi pod kuratele wtedy, kierowników specjalizacji, poszczególnych specjalizacji, bo tak to mamy zorganizowane i tam dopiero uczy się bardzo szczegółowych elementów nauczania. Okej, okay, robotyka, okej, okay, centra symulacji, i tak dalej, ale nie da się tego zrobić i nie da się tego nauczyć, nie mając właśnie relacji uczeń-mistrz, nie mając odpowiedniego nauczyciela. A naszym problemem w Polsce w chwili obecnej jest to, że średniego pokolenia lekarzy mamy za mało. I takiego, które chciałoby uczyć młodych ludzi, mamy za mało. Będziemy mieć zaraz 10-12 tysięcy studentów, którzy skończą, kto ich będzie uczył? I to jest problem. Fajnie, żeby na przykład sztuczna inteligencja teoretycznie coś z tym zrobiła, ale ja w to absolutnie nie wierzę. I zaczniemy mieć gigantyczny kłopot, bo nie ma dla nich miejsc specjalizacyjnych. I co my z nimi zrobimy? Panie, a czy to jeżeli mogę, oczywiście, jeżeli chodzi o miejsca specjalizacyjne, dla przykładu w sesji jesiennej. Jest 6200 miejsc, 2000 więcej miejsc niż w roku ubiegłym. Tutaj muszę to, muszę to sprostować. Również w sesji wiosennej, mimo że tam jest dużo mniej chętnych, udostępniliśmy dużo więcej miejsc. Także systematycznie zwiększamy miejsca rezydenckie. Co do kwestii nauczania i kształcenia, rozumiem, już w kształceniu podyplomowym, tak? No tak, no ale. Przypomnijmy sobie, jak tworzyła się kadra na nowych kierunkach. Też okazało się, że spora część osób pracująca, na przykład w szpitalu wojewódzkim w Płocku, tak, która chce uczyć, chce robić doktoraty, chce się rozwijać. Tak samo powstała kadra przecież dydaktyczna w Zielonej Górze, i to samo dotyczy również kształcenia podyplomowego. Także myślę, że my mamy świadomość, że zwiększająca się liczba studentów, to również należy zwiększać liczbę miejsc rezydenckich i to robimy. Mówiliśmy, że będziemy robili i, i robimy. I cały czas mamy na uwadze, tutaj wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, że musimy zrobić dużo więcej, żeby uatrakcyjnić pracę dydaktyczną, bo niestety faktycznie, szczególnie na kierunkach medycznych, dużo bardziej atrakcyjna jest praca w klinice. Praca badawcza, granty, badania kliniczne, dużo mniej niestety, praca dydaktyczna. I my po to powołaliśmy specjalny zespół, by w ramach takiego projektu Młody Dydaktyk, środowisko naukowe, praktyków, dydaktyków wypracowało rozwiązania, które mają właśnie stworzyć, by bycie dydaktykiem było również atrakcyjne. I chcemy połączyć, tak patrzeć na to pakietowo. Dydaktyk, badania kliniczne i praca w klinice. Chcielibyśmy takie podejście premiować i mam nadzieję, że jak ten zespół, który pracuje pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia opracuje te, te koncepcje, to myślę, że tutaj ze środowiskiem, Uda nam się to też sformalizować i, i, i zaproponować już szerszej, szerszej dyskusji. Także mamy tego świadomość, ale też te parametry ilościowe uznałem za stosowne, żeby je jednak zacytować. Pan rektor się zgadza. Pan Maciej Słodki. No, trudno mi się z ministrem nie zgadzać. Prawda? Ale... Też tak myślałem. Ale to, co. Nie, to, to, zgadzam, to, to, to się panem, zgadzam się z panem ministrem, to znaczy. I tutaj też cieszę się, że pan e, doktor Kudliński powiedział, że kształcenie lekarza nie trwa 6 lat, tylko 12, tak? albo 11, w zależności od tego, jaką specjalizację robi. Ja jestem często pytany, czy ja jestem w stanie w Polsku zapewnić, zapewnić kadrę tym studentom medycyny? Jak? jak ci ludzie, kto tych ludzi będzie uczył? E, I no ja oczywiście odpowiadam, że tak. E, natomiast zastanawiałem się, no jak to uzasadnić? Tak? No bo. Mm, i właśnie tutaj pan doktor to uzasadnił. My w Płocku nie kształcimy jeszcze studentów medycyny, ale odkąd istnieją te szpitale, kształcimy lekarzy. Tak? Czyli po skończeniu studiów, lekarze pracujący w polskich szpitalach kształcą specjalistów, przygotowywują ich do zdania egzaminów specjalizacyjnych z poszczególnych specjalizacji. Chirurgia, pediatria, interna, ginekologia i tak dalej, i tak dalej. I to też jest kształcenie. To jeżeli lekarz w Płocku bez doktoratu, jest w stanie przygotować lekarza do zdania egzaminu specjalizacyjnego i nauczyć go już wysoko specjalistycznej wiedzy z danej dyscypliny medycyny, to studenta z tego samego podstaw nie nauczy. Według mnie tak. Natomiast to co powiedział pan minister, potrzebna jest pewna pewien system zachęt dla tych lekarzy. Yy, oni się do tego no niestety i to zielona góra wiem, że też miała takie doświadczenia na początku, oni się do tego nie palą. Natomiast tych 150-160 tysięcy lekarzy, których mamy w Polsce, dobrze, mniej więcej mówię, to jest taka skala. Nie wszyscy muszą kształcić studentów i specjalistów. Naprawdę to jest jakieś, może 10-20% lekarzy. Wystarczy, żeby się zaangażowało w to, w to kształcenie. I tych Trzeba zachęcić. Sporo z nich też chce, bo chce robić doktorat, bo chce pracować na uczelni, bo chce pracować w klinice uświadomić, robić, prowadzić działalność naukową. Natomiast całe mnóstwo, cała rzesza, tysięc, tysiące lekarzy nie musi się w to angażować. To nie jest tak, że teraz wszyscy muszą się rzucić do kształcenia studentów, bo ich znacznie, znacznie przybyło. To naprawdę jest odsetek, tak? Istotny, ale nie na tyle, żebyśmy się myślę musieli tym martwić. Bardziej bym szukał narzędzi, żeby tych potencjalnych lekarzy do tego zachęcić. Ja jeszcze chciałbym dodać, że oprócz tego, że my zwiększamy tą liczbę miejsc rezydenckich, to my i tak mieliśmy zawsze dużo większą liczbę miejsc, gdzie te rezydentury mogły się odbywać czyli tych z miejsc akredytowanych. Że to też mamy tam dosyć duży jeszcze zapas, wolumen miejsc i możliwości do kształcenia podyplomowego. Adwocem pana doktora Kudlińskiego i podsumowanie pana dyrektora Brzuski. Nie, pan dyrektor, pan doktor Kudliński trzyma ten mikrofon nie dlatego, żeby chciał zająć stanowisko. W... Ja nie odpowiedziałem na ostatnie pytanie, już nie mamy na to czasu. Ja się bardzo cieszę. Ja będę najszczęśliwszy na świecie dydaktykiem. Jeżeli ktoś będzie jeszcze chciałbym zachęcać do pracy. To w ogóle jest rewelacja. Powiedz. No, ale, Panie ministrze, do mikrofonu bardzo było, proszę. Ale było rewelacyjnie. Eee. tylko że ja jestem jeden, tak? A potrzebujemy jednego. Panie jeszcze dyrektorze, 300 pan dyrektor tysięcy. Radosław Brzuska podsumowuje Ja nasze mogę spotkanie. tylko, przepraszam, jedno pytanie jeszcze, krótkie pytanie, bo może któryś z panów będzie w stanie mi na to odpowiedzieć, bo ja szukałem odpowiedzi i w ministerstwie, i w Izbach Lekarskich, ale nie znalazłem. A pytanie brzmi, jaki procent lekarzy w Polsce ma przynajmniej stopień doktora nauk medycznych? Czy, czy gdzieś takie dane państwo macie, znacie? Hmm. Panie ministrze, do mikrofonu, bardzo prosimy. W tej chwili nie odpowiem, ale jesteśmy w stanie takie dane wygenerować. Powiem. To jesteście umówieni, a podsumowuje nasze spotkanie. W za sztucznej inteligencji, pan, pan, pan o, to, sztuczne inteligencji to myślę, że dwa kliknięcia i łamek sekundy, i będziemy tę liczbę znali. Proszę państwa, yy, yy, jeśli. W kimś pozostał niedosyt co do kwestii właśnie tego kształcenia przyszłości, zawodów przyszłości, jak Ministerstwo Edukacji i Nauki na te sprawy spogląda, to chcę zapowiedzieć, że w końcówce września jedno z najważniejszych wydarzeń, największych, jakie przygotujemy, być może największe, będzie właśnie dedykowane zawodom przyszłości temu, co dzieje się w kształceniu zawodowym na poziomie średnim i na poziomie szkół wyższych w kontekście właśnie sztucznej inteligencji w kontekście również transformacji energetycznej i tych wszystkich zagadnień, wokół których dzisiaj też część naszej dyskusji krążyła. Już teraz serdecznie zapraszam i zapewniam, że jest to absolutnie priorytet strategiczny Ministerstwa Edukacji i Nauki. A już najbawem, jeżeli za kilkanaście minut, jeżeli ktoś czuje niedosyt rozmów o kształceniu kadr, będziemy rozmawiać tutaj w strefie Wprost o m.in. energetyce jądrowej, naszym gościom od naszej troski o zdrowie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie.